W tym wykładzie będziemy dyskutować o różnicach pomiędzy Iskonem Gaudiamatem, sukcesją uczniów w Iskonie Gaudiamacie i oryginalną sukcesją uczniów Bhaktivinoda, która zaczyna się z Vishnupriyam, Janavo, Ramayan Thakuram i Vansivadanem. Więc jaka jest różnica tutaj? Po pierwsze, wymienimy imiona członków Iskonu. Zaczynają się od Rupy Goswamiego, później pojawia się Narottam Das Thakur, a po Narottamie jest Vishwanath Chakravarti, później Baladeva Vadibhushana, później Jagannath Das Babaji, i pojawia się Bhaktivinoda, a później A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, albo Narayan Maharaj, albo jakiś inny lider lub sannyasin Gaudiamatu. Ile członków tej listy jest? 8. I w oryginalnej sukcesji uczniów Bhaktivinoda, która zaczyna się od Vishnupri, daje inicjację do Vamsivadana. Vamsivadan jest drugim awatarem. Jego drugim awatarem jest Ramar Thakur. I on był inicjowany przez Nityananda Shakti z Janavy. A później i później następny jest Ramai. Jego kuzynem jest Rajbala Goswami i młodszy brat Keshava Chandra Goswami. I później jego syn Rudreshwar Goswami. I do jego syna, przychodzi do, na jego syna Dayarama Goswami. I ponieważ Dayaram nie posiadał żadnych synów, inicjował swoją córkę, której imię jest Maheshwari Goswamini. Ona nie miała synów, więc inicjowała swoją córkę Guna Manjari Goswamini. A później jej córka jest Ramamani Goswamini, jest następna. A później jej syn Jogeshwar Goswami. I później po nim mamy Vipana Bihari Goswamiego. A później przychodzi Bhaktivinoda. A później mamy jego syna Lalita Prasada Thakura. Więc jak wielu ich tutaj jest na tej liście? Jest ich 15 osób. Jest do dwa razy więcej niż w tej iskonowej i gaudiamatowej. Dla tych, którzy jak wiemy, że w paramparze, w ich sukcesji uczniów w Iskonu i Gaudiamat, to nie jest tak, że wszyscy są połączeni ze sobą poprzez Diksha. Oni nazywają to Shiksha Paramparą. I kiedy byłem w Iskonie, myślałem, że w tym systemie parampara każdy jest połączony przez Diksha i że Narottam był uczniem Rupy Goswamiego, Vishwanatha Chakravarti był uczniem Narottama, a Baladeva Vadibhushana był uczniem Vishwanatha i Jagannath był kolejnym uczniem, ale to nie jest ten sposób. Po tym, jak dostałem Diksha od Lalita Prasada, on odszedł wkrótce po tym, w okresie 2 miesięcy. On przekazał mi Siddha Pranali Diksha i aby dostać Shiksha, udałem się do Radha Kund. To był rok 1980. W tym roku mogę zobaczyć to, że Radharani prowadzi mnie to, żeby znaleźć dobrego guru. Madana Mohana Racha Babaji Maharaj, który uczył Gutiki. To jest bardzo zaawansowany system bhajanu Raganuga Bhakti. I kiedy przyjeżdżałem tam, on przyjął mnie, zorganizował moje spanie w niedaleko Gadadhara Chaitanya Mandir. I przychodziłem do niego codziennie, aby uczyć się. To był 1980. I wtedy oni byli bardzo przeciwni sukcesji uczniów Gaudiamatu w Radha Kunda. Mój Shiksha Guru Anantadas Pandit i inni Babaji, ponieważ
ponieważ oni powinni mówić, że Bhaktisiddhanta, stworzył system Guru Parama, który nie jest systemem Guru Parampara. To nie jest, to jest guru, który pochodzi od Shiksha i tutaj nie ma połączenia przez Dikshę. On zrobił to, dlaczego o tym mówię, ponieważ to jest ważne, ponieważ tutaj mamy system Siddha Pranali, która przechodzi w nieprzerwanej linii. Ponieważ nasza linia jest nieprzerwana, ona chroni Siddha Pranali. I Siddha Pranali, co to jest? To znaczy Ekadasha Bhava, że każdy członek Guru Parampary jest znany. Innymi słowy, Bipin Bihari Goswami. A on jest znany jako Vilasa Manjari. Znamy jego wiek, jego wieczny wiek, jego strój, jego kolor. Wszystko wiemy o nim. Nie tylko o nim, ale wszystkich członkach aż do Janavy. I co oni robią w Vrindavalinie, która była Alanga Manjari i Radharani, łączą się z Radharani. Ponieważ ta parampara jest nieprzerwana, ponieważ każdy członek Manjari posiada, jest członkiem Manjari Gopi i ten system jest przestrzegany. Jeśli tak pragniesz osiągnąć, praktykować tego Nuga Bhakti, musisz przejść do systemu, który posiada nieprzerwaną linię przekazującą Swarupę Manjari. I musisz zrozumieć wieczne rozrywki, gdzie Ananga Manjari i Radharani, Lita, Lalita, Rupa Manjari posiadają wieczne ciało. I dlatego my musimy przejść w stronę tych Manjari. To się nazywa Gopi Anugata Bhajan. Gopi Anugata Bine, Aishwar Jagani, Bhaji Leho, Nahi Pai, Brajendra Nandani. To jest cytat z Chaitanya Charitamrita. Bez podążania stopami Saki albo Gopi, to nie jest możliwe, aby dostać się do świata duchowego. Innymi słowy, musimy podążać ich śladami, ich przykładem. I pierwsze jest to, musimy podążać śladami Guru Rupy. W Radhakundzie natychmiast odrzucili Gaudiya Math, ponieważ on nie posiada nieprzerwanej sukcesji uczniów. Nie posiadają systemu Siddha Pranali. Aby zacząć praktykować sadhana Radhanuga Bhakti, to jest bardzo podstawowa rzecz, którą trzeba posiadać. Ale z drugiej strony powiedzmy coś dobrego o systemie Guru Parampara Bhaktisiddhanty. Ponieważ to, o czym chcę tutaj powiedzieć, to nie jest to, tylko to, żeby powiedzieć, że oni nie są bona fide, nie są autentyczną linią i to nie jest ten punkt. To, co zrobili, to nauczanie na świata. To nauczanie na całym świecie to jest to, o czym oni mówią. Prithiviti Achijato Nagaradi Gram. Charvati prachar huebe morena Mahaprabhu, he predicted. Mahaprabhu przewidział. During his time, he said personally that my name will be preached all every town and village of the world. W czasie swojego pobytu Mahaprabhu dał przepowiednię, że moje imię będzie nauczane w każdym mieście i każdej wiosce na całym świecie. And this is what AC Bhaktivedanta Swami and Bhaktisiddhanta and others they've done in their. I to jest to, co AC Bhaktivedanta Swami, Bhaktisiddhanta i inni zrobili. They've become very successful at. Stali się osiągnęli sukces w tym zakresie. This is the external mission, the preaching. Ale to jest zewnętrzna misja, nauczanie. To spread the Nam. Aby rozpowszechniać święte imię. To spread the teachings of Krishna to. Aby rozpowszechniać nauki Kryszny szeroko dla każdego. To jest to, na czym oni się skupili. I to jest wspaniałe. I tutaj powinni być doceniani za to, co zrobili, ponieważ jest to wartościowa rzecz.
Ja nie chcę po prostu ich krytykować. Ja chcę także ich docenić. Tak, to jest bardzo wspaniałe, ale nieszczęśliwą sytuacją jest. Że jeśli chcesz awansować na wyższy poziom, w Chaitanya Charitamrita jest powiedziane, że osoba, która wielbi mnie zgodnie z systemem Sadhany Raganuga Bhakti, ona osiągnie Krishna we Vraji. Poprzez proces Vaidhi Bhakti to nie jest możliwe, żeby wejść do tego nastroju. Dlatego jeśli ktoś jest szczery odnośnie osiągnięcia celu swojego wielbienia, aby osiągnąć Krishnę we Vrindavan i osiągnąć Krishnę jako gopi, system wielbienia poprzez proces Raganuga Bhakti jest konieczny i wymagany. Nie ma jakiejś drogi na skróty. To jest to, na czym my się skupiamy. Dlatego, że ten rozdział, który podsumowuje, mówi o tym, że mówi o najwyższych rodzajach nauk, do których powinniśmy dojść. If one is learning bhakti sadhana from the beginning, within 5 years. Jeśli ktoś uczy się sadhany bhakti od początku, powiedzmy w ciągu 5 lat, they should naturally come to the stage of desiring to take up Raganuga Bhakti. Powinien w naturalny sposób dojść do etapu, kiedy będzie zapragnie praktykować Raganuga Bhakti. But unfortunately, ale nieszczęśliwie ISKCON-ie, it's not praised. In fact, ale nieszczęśliwie w ISKCON-ie to się nie dzieje. They want everyone to go out and preach. Oni tam chcą, żeby każdy wychodził i nauczał. And they want to forget about Prabhupada has this famous statement. I oni chcą, żeby zapomnieć o tym słynnym cytacie wypowiedzi Prabhupada, work now, samadhi later. W którym on mówi: praca teraz, a samadhi później. I pracuj ciężko, nauczaj, rób nowych wielbicieli. To wygląda tak jak ich motto, jak ich taki slogan, który i główna czynność, którą chcą się angażować. I w ten sposób chcą uniknąć systemu praktyki w Raganuga Bhakti całkowicie. And I remember one time in 1975 in Los Angeles. Pamiętam, jak w 1975 roku w Los Angeles, when Chaitanya Charitamrita first came out, kiedy pierwszy raz została wydana Chaitanya Charitamrita, they were into the movement 5 years at that time, 5 or 6 years. Ja byłem wtedy częścią tego ruchu jakieś 5-6 lat. And when the devotees started reading Chaitanya Charitamrita, and particularly the chapters that have to do with the Gopi Bhajan. I kiedy wielbiciele zaczęli czytać Chaitanya Charitamrita i te rozdziały, które opisują praktykę bhajanu, jakie robią gopi, like chapter 8 of the Madhya Lila, jak ósmy rozdział Madhya Lili, they're coming to the understanding that Raganuga Bhakti is the process and what to do. I wtedy doszli do zrozumienia, że proces Raganuga Bhakti to jest ten proces, który należy wykonywać. We should take it up, and then what happened? I zaczęli go praktykować. I wtedy co się wydarzyło? There was a guy named Rameshwar who was. Był taki gość, który miał na imię Rameshwar. In charge of LA at that time. I on był liderem w Los Angeles w tym czasie. And he saw that these devotees are not going on out on sankirtan. I zauważył, że ci wielbiciele, którzy zaczynają praktykować i interesować się tym tematem, przestali wychodzić na zewnątrz, aby robić sankirtan, czyli nauczanie.
Oni siedzieli gdzieś z tyłu i dyskutowali te poufne rozrywki Kryszny i Gopi. Ale on chciał, żeby każdy wychodził na Sankirtan. I wtedy on sobie zrozumiał, że okej, jeśli coraz więcej wielbicieli będzie zainteresowanych i przyciąganych do tych rozmów i do takiej praktyki, kto będzie wychodził i rozpowiadał książki? Więc Rameshwar zapytał Prabhupada w związku z tym i także okłamał go na różne sposoby. He said they're dressing up like gopis and they're doing all this. And powiedział, że oni się ubierają jak gopi i że oni robią różne takie dziwne rzeczy. He got Prabhupada to say to stop it, you know. I stop this immediately, you know. I wtedy uzyskał takie stwierdzenie Prabhupada, że Prabhupada powiedział, że powinni to natychmiast przerwać. I Prabhupada powiedział, powinni to przerwać natychmiast. And so Rameshwar was very clever. Rameshwar był bardzo mądry, przebiegły, inteligentny. He got that Prabhupada's signature on it. I on dostał pisemne takie potwierdzenie tej instrukcji od Prabhupada. He sent out a newsletter to all the temples of ISKCON. I wysłał list podpisany przez Prabhupada do wszystkich świątyń ISKCON. He labeled them the Gopi Bhav Club. I tych bhaktów, wielbicieli, którzy byli zainteresowani tą praktyką, tą historią Kryszny i Gopi, nazwali jako Gopi Bhava Club. And he said, and he got Prabhupada's support, so he said no more Gopi Bhav. I ponieważ uzyskał wsparcie Prabhupada, więc powiedział, że ten Gopi Bhava Club powinien zostać przerwany natychmiast. And this is what killed ISKCON. I tak naprawdę to był ten moment, który w mojej ocenie zabił ISKCON. You know, everyone in ISKCON, all the leaders of ISKCON, they want. I każdy w ISKCONie, wszyscy liderzy i przywódcy ISKCONu wychodzili na zewnątrz i zbierali pieniądze. Support the temple and bring in more devotees. Budowali świątynie i przyprowadzali więcej wielbicieli. You know, it's a material business too. It's not just spiritual. Ale to jest taki materialny interes, materialna czynność. To nie jest duchowa. The money is the honey, Prabhupada used to say. Go out and collect. Prabhupada mówił, że pieniądze to jest miód i wychodź na zewnątrz i zbieraj je. So if you're attracted to bhajan, you're not going to want to go out and collect. You want to. Więc jeśli jesteś przyciągnięty do bhajanu, do medytacji, do praktyki, wtedy nie wychodzisz na zewnątrz, żeby zbierać pieniądze. Sit down and do bhajan. Po prostu wtedy siadasz i wykonujesz medytację, wykonujesz bhajan. So this path of Raghunuga Bhakti, this path of Gopi Bhav. Więc ta ścieżka Raghunuga Bhakti, ta ścieżka Bhavy Gopi. Became taboo. Stała się tabu, stała się rzeczą zakazaną. It became off limits for ISKCON devotees, and it became very much criticized. Stała się zakazaną rzeczą dla wielbicieli ISKCONu i zaczęła być bardzo krytykowana. People, anyone who had this sort of desire was criticized. I każdy, kto i u każdego, u kogo pojawiało się tego typu pragnienie, był krytykowany. You know, and he was made to feel wrong. For what he's doing, but. I on zaczynał czuć się źle i mieć wyrzuty sumienia z powodu tego, że z tego powodu, że on coś robi takiego. This is what killed ISKCON. Why? I to jest to, co zabiło ISKCON. Dlaczego? If you take up bhakti sadhana, you'll naturally come to this stage. Ponieważ jeśli zaczynasz praktykować sadhane bhakti, wtedy w naturalny sposób dochodzisz do tego etapu. You want to, after 4 or 5 years or 6 years of practicing. I po 4, 5 czy 6 latach praktykowania. You come to learn the higher teachings. Dochodzisz do etapu, kiedy poznajesz bardziej zaawansowane nauki. And you want to go on, make progress. I chcesz podążać dalej, czynić postęp. But the thing is, ISKCON's not set up for it. Ale prawdą jest to, że ISKCON nie jest ustanowiony dla z tego powodu. Again, because Prabhupada never gave Siddha Pranali to an Ekadas Bhav to anyone. Ponieważ Prabhupada nikomu nie dał Siddha Pranali albo Ekadas Bhavy, czyli technik medytacyjnych, z tego co ja wiem. You know? Neither did Bhakti Siddhanta. Ani Bhakti Siddhanta nikomu nie dał.
They didn't have these things to begin with because they're not initiated in an unbroken group on pro. Oni nie dawali tych rzeczy, ponieważ od początku nie byli inicjowani w nieprzerwanej sukcesji uczniów. So this thing is out altogether. Więc te rzeczy idą ze sobą ręka w rękę. It's not there. So what, ich tam nie ma. What happens when devotees in ISKCON, can we put this back? Or the Gaudiya Math, they want to progress further. They. Więc co się dzieje, jeśli wielbiciele ISKCON-u albo wielbiciele z Gaudiya Mathu chcą posuwać się naprzód dalej? They make a beeline to Radha Kund. Oni zaczynają przyjeżdżać do Radha Kund. Take initiation there. I przyjmują inicjację w tym miejscu. Back in those days, when I was at Radha Kund, there was some very good association that I had for learning Rabindranath Bhakti Sadhana. I w tym czasie, kiedy byłem w Radha Kund, tam w tym było bardzo dobre towarzystwo od różnych osób, od których można było uczyć się sadhany Rabindranath Bhakti. I used to go to Anantadas Pandit's classes every. Ja przychodziłem na wykłady Anantadasa Babajego codziennie. I zwłaszcza w czasie miesiąca Kartik było wielu innych wielbicieli, którzy mówili na te tematy. I bardzo zaawansowani wielbiciele mówili o tym. Ponieważ znałem Bengali. Ja znałem Bengali, bo bez znajomości Bengali byłoby niemożliwe, żeby zrozumieć te rzeczy. I was listening to the classes from Radha Rasa Sudanidhi. Słuchałem wykładów z Radha Sudanidhi. You know, Anantadas Pandit speaking about. Anantadas Pandit mówił o wykłady z Radha Sudanidhi. Radha Dasya Bhav. Mówił o Radha Dasya Bhav, o bhavie Radha Dasyam, służki Kryszny. And every day I would go, and then every day I would learn about the Gutika from. I codziennie chodziłem i słuchałem wykładów o Gutikce od Modern Mohandas Baba, współczesnego Mohandas Baby. And I became very much interested, and I got a great boost. I byłem coraz bardziej zainteresowany, dostałem takie wzmocnienie. For taking up Raghunuga Bhakti Sadhana just after I became initiated. Aby praktykować sadhanę Raghunuga Bhakti zaraz po tym, jak byłem inicjowany. Radharani arranged that for me. I myślę, że Radharani zaaranżowała to dla mnie. To have that special association. Aby mieć to niezwykłe towarzystwo, that I needed, you know, które potrzebowałem w tym czasie. And another thing they're very much against at Radha Kund is this sannyas. Another ważną rzeczą, którą można usłyszeć w Radha Kund, jest sannyasa, jest koncepcja sannyasi. It says in the Bhagavatam that there's four things that are not, that are prohibited in Kali Yuga. Jest powiedziane w Bhagavatam, że są cztery rzeczy, które są zakazane w Kali Yudze. Jedną z nich jest ashram sannyasy. Because in the Vaishnava world, everyone wears white. Even. Ponieważ w świecie Wisznuitów, wielbicieli, każdy ubiera się na biało. Even if they're vairagi. Nawet jeśli jest vairagi, czyli ascetą. If they're taking to the vairagi ashram, the renounced order, they put on white. They don't. Kiedy przyjmują, wchodzą w ashram ascety, vairagi, wtedy też ubierają się na biało. I nigdy nie ubierają szafronowego, czy pomarańczowego, czy czerwonego stroju sannyasina. So they're very much against this at Radha Kund because it's a new thing. I więc oni są przeciwni temu, ponieważ na Radha Kundę, ponieważ jest to nowa rzecz. It wasn't there in anywhere in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya anywhere before Bhakti Siddhanta. To nie było praktykowane nigdzie w Sampradayi Gaudiya Vishnuickiej przed pojawieniem się Bhakti Siddhanty. On był pierwszy, który zaczął praktykować ten rodzaj ubrania. Innovated it, you could say. To była jego taka innowacja, możemy powiedzieć. It's a very nice thing for preaching. To jest bardzo dobra rzecz dla nauczania. You know, it's a great innovation. To jest taka dobra innowacja. You get your sannyasis out there and they preach all over the world and people follow them and all this. Kiedy zabiera sannyasinów tam do świata, oni uczą różnych ludzi i ludzie podążają za ich naukami. Ponieważ oni są sannyasinami. I to jest dobre z tego punktu widzenia. But
Ale jeżeli chcesz usiąść i praktykować medytację, to nie jest dobra rzecz. So they don't appreciate the sannyas ashram. Więc Narada Kundą nie doceniają ashramu sannyasina. This is different from the Rupanuga style. In a Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they never wore saffron. Ponieważ to jest inne od tego stylu Rupanugi, który posiadał Rupa Goswami i Sanatana Goswami. Oni nigdy nie ubierali się w szafran. They never took Tridandi sannyas. Nigdy nie nosili Tridandi sannyasy. And all the other great acharyas in the Gaudiya Vaishnava tradition. I wszyscy pozostali wielcy acharyowie w tradycji Gaudiya Vaishnavizmu. Oni żaden z nich nigdy nie był sannyasinem. And another thing they object to is that Bhaktisiddhanta doesn't have a sannyas guru. I kolejnym zarzutem jest to, że Bhaktisiddhanta nigdy nie posiadał guru, który inicjowałby go do ashramu sannyasina. He took it himself. On przyjął to sam od siebie. So if you can't do that, you have to. Także to nie jest właściwy sposób, w jaki można to zrobić. Just like Mahaprabhu, he took sannyas from Keshava Bharati. Zobaczcie, że Mahaprabhu przyjął sannyasę od Keshava Bharatiego. Okay, that's bona fide. Okay, to jest taki właściwy sposób, jaki należałoby to robić. Even though he's the Supreme Lord, he could have just put on a sannyasi dress and become a sannyasi. Nawet jeśli on jest najwyższym panem, on nie może po prostu przyjąć strój sannyasina i w ten sposób stać się sannyasinem. No, he followed the system. On podąża za systemem. On przyjął sannyasę od innego sannyasina. So Bhaktisiddhanta took sannyas from himself. Więc Bhaktisiddhanta przyjął sannyasę od siebie samego. On przyjął ją od siebie samego, ponieważ nigdy nie posiadał guru, który inicjowałby go do ashramu sannyasina. Więc pytanie jest, gdzie jest jego sannyas guru? On nie posiadał żadnego. A drugie, kolejne pytanie, co odnośnie jego diksha guru? So let's analyze to see is. Przeanalizujmy to zagadnienie. Do they have a diksha parampara? Czy oni posiadają parampara diksha? Okay, for example, let's begin from Bhaktivedanta Swami. Dobra, dla przykładu zacznijmy od Bhaktivedanta Swamiego. His guru is Bhaktisiddhanta. Right? Jego guru to Bhaktisiddhanta, tak? He got diksha from Bhaktisiddhanta. On dostał inicjację diksha od Bhaktisiddhanty. He gave him mantra diksha. On dał jemu mantry diksha. Or Narayan Maharaj, he got it from Keshav. Albo Narayan Maharaj, on dostał te mantry od Keshava Goswamiego. What's his name? You know that? Jakie jego imię? No, anyway. Od Keshava Pragyan Keshava Maharaj inicjował Narayana Maharaja. On był sannyasa guru i diksha guru Narayana Maharaja. And then Bhaktisiddhanta. A wcześniej był Bhaktisiddhanta. So that's okay, they took diksha there. Więc to jest w porządku, oni tutaj dostali diksha. So, but then, who is Bhaktisiddhanta's guru? Ale teraz pojawia się pytanie, kto jest guru Bhaktisiddhanty? They say Gaur Kishore. Oni mówią, że Gaur Kishore das Babaji. But this is not true. Ale to nieprawda. Gaur Kishore actually didn't give diksha to Bhaktisiddhanta. Ponieważ Gaura Kishore Das Babaji w rzeczywistości nie dał diksha inicjacji Bhaktisiddhancie. How do we know? Skąd my to wiemy? I personally, one of my older god brothers. Osobiście spotkałem jednego starszego mojego brata duchowego, który był inicjowany przez Lalita Prasada. He happened to be Bhaktisiddhanta Saraswati's third disciple. I tak się złożyło, że on był trzecim uczniem Bhaktisiddhanty. His name was Nishikanta Maulik. Jego imię było Nishikanta Maulik. During his time, back in the 20s. W tym czasie, czyli w latach 20. XX wieku. You know, he's an old guy when I first met him. On był już starym człowiekiem, kiedy go spotkałem pierwszy raz. Był raczej na końcu swojego życia.
I on był trzecim uczniem Bhaktisiddhanta Saraswatiego. I pewnego dnia poszedł, udał się, aby spotkać Gaurakishora. I Gaurakishora Das Babaji zapytał go, kim jesteś? And he said, I'm the disciple of your disciple. Jestem uczniem twojego ucznia. What? Gaurakishora asked, who is my disciple? Co? Gaurakishora zapytał, kto jest moim uczniem? Bhaktisiddhanta. I on odpowiedział, że Bhaktisiddhanta. He said, no, I never gave him diksha. I Gaurakishora Das Babaji odpowiedział, nie, ja nigdy nie dałem mu diksza inicjacji. This is what Gaurakishora said personally to him. To jest to, co Gaurakishora Das osobiście powiedział do niego. So I can say this because I heard from this fellow, this Nishikanta, who heard from. Dlatego ja to mówię, ponieważ ja to słyszałem od tego, tej osoby Nishikanty, który słyszał ją od Gaurakishora. Okay. If Gaurakishora initiated him. Jeśli Gaurakishora Das Babaji inicjował go, then he should accept Gaurakishora's Gurudev. Wtedy powinien zaakceptować również guru Gaurakishora Das Babajiego. Who is Gaurakishora Das Babaji's Gurudev? A kto jest guru Gaurakishora Das Babajiego? Name is Nandakishora Goswami. Jego imię to Nandakishora Goswami. Nandakishora Goswami, it belongs to the Advaita Parivara. Ananda Kishore Goswami należy do Advaita Parivary. Advaita Bangsa. Advaita Bangsa. On przyjął inicjację od jednego Goswamiego z Advaita Parivary. Goswami. And Gaurakishora's Gurudev is Nandakishora Goswami. I dlatego guru Gaurakishora Das Babajiego jest, nazywa się Nandakishora Goswami. So if Bhaktisiddhanta factually took diksha from Gaurakishora, jeśli Bhaktisiddhanta przyjął w rzeczywistości inicjację diksha od Gaurakishora Das Babajiego, powinien zaakceptować również jego guru, prawda? But he doesn't do that. Ale on tego nie zrobił. And who is his guru? A kto jest jego guru? Bhaktivinod. Bhaktivinod in their guru parampara, Bhaktivinod is the guru of. A w tej sukcesji u guru Bhaktivinoda jest Gaurakishora. But Gaurakishora never took diksha from Bhaktivinoda. W tej sukcesji w guru parampara Bhaktivinoda jego uczniem jest Gaurakishora Das Babaji, ale on nigdy nie przyjął inicjacji diksha od Bhaktivinoda. In fact, it's the other way around. W rzeczywistości to było odwrotnie. At the end of his lifetime, pod koniec swojego życia Bhaktivinod chciał przyjąć Babaji Vesh, czyli inicjację Babaji. Więc on udał się do Gaurakishora Das Babajiego, aby zostać Babajim. Tak zrobił Bhaktivinod Thakur. Innymi słowy, Bhaktivinod saw Gaurakishora like his guru. W rzeczywistości Bhaktivinod postrzegał Gaurakishora Das Babajiego jako swojego guru. Instead of Gaurakishora being the disciple of Bhaktivinoda, it's rather. A nie, że Gaurakishora Das Babaji był uczniem Bhaktivinoda. Bhaktivinoda had guru bhakti for Gaurakishora because. To raczej Bhaktivinod dostał guru bhakti od Gaurakishora, ponieważ. He was not a samsari. He was a very advanced babaji. Ponieważ on był bardzo zaawansowanym babajim. On był Siddha Mahatma, czyli urzeczywistnionym świętym. Bhaktivinod wanted to take Vaishnava Vish from him. Więc dlatego Bhaktivinod chciał przyjąć strój wyrzeczonego Vishnuity od niego. At the end of his life. Pod koniec swojego życia. So what did Gaurakishora do? Więc co zrobił Gaurakishora Das Babaji? But oh, if Bhaktivinod takes Vaishnava Vish from me, I'll become very famous. Więc co zrobił Gaurakishora Das Babaji? Jeżeli Bhaktivinod przyjmie Vaishnava Vishnuickie inicjacje ode mnie, wtedy stanę się bardzo sławny. So what did he do? He hid in a brothel. Więc co to zrobił? Nie, on to ukrył. This story is told in Sundarananda Bidibino's book. Ta historia jest opowiedziana w książce Sundarananda Bidibinoda. Called Vaishnav Siranti Shri Guru Swarup. Ten tytuł jest Vaishnav Siranti Shri Guru Swarup. To jest tytuł książki, w której to jest opisane. It's a very good book. To jest dobra książka. You see, możesz zobaczyć. Sundarananda
że Sundar Nand Vidya Vinod, który był jednym z najbardziej znanych uczonych Bhaktisiddhanty. I on napisał wiele książek w Gaudiya Mathie. On był jak prawą ręką Bhaktisiddhanty. On napisał Achintya Beda Beda. Tatva. To jest jedna z pierwszych, najwcześniejszych książek Gaudiya Mathu. Napisał Sri Khetra Jagannath Puri. On napisał wiele książek i był wydawcą wielu książek. Jego imię było Sundarananda Bidhi Vinod. I jedną z jego ostatnich pracy było Vaishnav Siddhanta Sri Guru Swarup. I ta książka traktuje o temacie Guru Tattwy. Co jest właściwe, co jest niewłaściwe, jakie są błędne zrozumienia. To jest bardzo dobra książka i ona jest oparta na głębokich studiach, które on uczynił i głębokim researchu, czy poszukiwaniu. I ona jest właściwa. Ja mam tą książkę, czytałem ją i studiowałem z uwagą. Więc on opowiedział tutaj tą historię, jak Bhaktivinoda Thakur jak Bhaktivinoda Thakur chciał przyjąć inicjację Vaishnava Vesh, inicjację wyrzeczonego Vishnuiti od Gaura Kishory. Ale co się stało? Kiedy Gaura Kishora usłyszał, że przychodzi Bhaktivinoda, że on przychodzi po to, żeby przyjąć inicjację strój wyrzeczonego Vishnuity ode mnie, on uciekł i ukrył się w burdelu, ponieważ wiedział, że Bhaktivinoda Thakur z pewnością nie uda się do burdelu. So he hid there so that he could get step around, you know, becoming his Besh guru. Więc on wycofał się z tego, żeby być jego guru, który dał mu szaty astety. You know? Okay. So, więc the whole thing is, więc cała rzecz wydarzyła się w ten sposób. Who is Bhaktivinoda's guru? Więc kim jest guru Bhaktivinoda? We know very clearly that it's Bipin Bihari Goswami. Wiemy o tym bardzo jasno, że jego guru był Bipin Bihari Goswami. Bhaktivinoda in many of his works. Bhaktivinoda w wielu swoich pracach, książkach, tekstach. He's praised. Modlił się. Bipin Bihari is being his guru. Modlił się i zaznaczał, że Bipin Bihari Goswami jest jego guru. I've quoted this in another side of Bhaktivinoda Thakur. Cytowałem to w tekście pod tytułem Druga strona Bhaktivinoda Thakura. Many times in different places. Wiele razy w różnych miejscach. And like Damali also, there's from Bhagavat Tarka Murichi Mala. I tak jak w Damali, która jest opisana w Bhagavat Tarka Murichi Mala. Another reference where Bhaktivinoda is praising Bipin Bihari as his guru. To jest inne miejsce, w którym możemy zobaczyć, że Bhaktivinoda Thakur opisuje Bipina Goswamiego jako swojego guru. And at the end of his commentary of Chaitanya Charitamrita, i na końcu swojego komentarza do Chaitanya Charitamrity, praises Bipin Bihari Goswami as being his guru. Także wspomina Bipina Bihari Goswamiego jako swojego guru. And in his own Svaliki Tijivani, i swojej własnej Svaliki Tijivani, w swojej autobiografii, opisuje to, jak przyjął inicjację Diksha od Bipin Bihari Goswamiego. I gdzie otrzymał certyfikat, zaświadczenie od wszystkich Goswamich z Bhaganapary,
i że jego Śrīpāda, który Śrīpāda, który dał mu honorowy tytuł Bhaktivinoda. W ten sposób wiemy, znamy Bhaktivinoda pod imieniem Bhaktivinod. Ten tytuł był przyznany mu przez wszystkich Goswamik z Bhagnabhary. To byli jego bracia duchowi. So, Bhaktivinoda has accepted Bipin Bihari completely as his guru. Więc Bhaktivinoda w pełni, w całości zaakceptował Bipina Goswamiego jako swojego guru. We get this from the evidence of Bhaktivinoda. Więc wiemy to, źródłem tej informacji jest sam Bhaktivinoda. But later on, after Bhaktivinoda's demise, after... Ale później po odejściu Bhaktivinoda z tego świata, they left this world, they started preaching Bhaktisiddhanta's camp. They started... Kiedy grupa Bhaktisiddhanty zaczęła nauczać, started preaching that he is not Bhaktivinoda's guru. Oni zaczęli nauczać, że Bhakti Bipin Bihari Goswami nie jest guru Bhaktivinoda. Bhaktivinoda rejected him. Ale że Bhaktivinoda go odrzucił. But nowhere in Bhaktivinoda Thakura's writing do we find this. Ale nigdzie w pismach Bhaktivinoda Thakura nie znajdziemy tego wzmianki na ten temat. This was fabricated later on. To zostało wymyślone później. The thing is this. If Bhaktivinoda's guru is really bona fide, tutaj kwestia jest taka, że jeżeli guru Bhaktivinoda jest w rzeczywistości naprawdę autentycznym guru, then that would be a great fault of Bhaktisiddhanta to reject him. To będzie bardzo dużym błędem to, że Bhaktisiddhanta odrzucił go. You know, if Bhaktisiddhanta rejects his father's guru, jeśli Bhaktisiddhanta odrzucił guru swojego ojca, on musiał posiadać dla nas musiał posiadać jakiś dobry powód, żeby to zrobić. Guru, you know? Or else why would he reject him? Że musiał wiedzieć o czymś, że ten guru jest fałszywy. Dlaczego? Bo ponieważ jeśli tego nie wiedział, to jaki byłby inny powód, żeby mógł go odrzucić? So he has to be false. Więc to musi być fałszywe stwierdzenie. You know, to support Bhaktisiddhanta, they have to, you know, throw him out. Więc żeby wspierać Bhaktisiddhanta, oni musieli go wyrzucić ze swojej sukcesji. He's a false one. I to jest jedno z tych fałszywych stwierdzeń. But this is the first falsity of the Gaudiya Mat. I ale to jest pierwszy błąd, pierwszy fałsz, na którym zbudowany jest Gaudiya Mat. Based on this apparat that... To jest oparte, to zostało stworzone na tej aparacie, obrazie, że na tej obrazie, że Bhaktisiddhanta odrzucił guru swojego ojca, ale ten guru był autentycznym guru i bona fide guru. They didn't get along. Oni nie skończyli, nie poszli dalej. Ponieważ Bhaktisiddhanta i Bipin Goswami nie byli jakby ze sobą razem. It's a personal thing. I to jest rzecz taka osobista. But Bhaktivinoda never, at no time in his whole life did he ever reject Bipin Bihari. Ale Bhaktivinoda nigdy w swoim życiu nie odrzucił Bhakti Bipina Goswamiego. Up to the very end of his life. Nawet do końca swojego życia. And Bipin Bihari and his writing also, he praises and his, he has this book. I Bipin Goswami także napisał w swojej książce o tym. Das Mool. Książka ma tytuł Das Mool. It's very big, it's 1200 page book. Jest to bardzo gruba i duża książka, ma 1200 stron. And he's praising Bhaktivinoda as being his best disciple. I tam wspomina o tym, że Bhaktivinoda jest jego najlepszym uczniem. You know, of all the disciples I have, Bhaktivinoda Thakur is the best. I tam pisze, że ze wszystkich uczniów, które posiadam, Bhaktivinoda Thakur jest najlepszym uczniem. You know, he's the most dear to me. On jest najbardziej mi drogi. He's going on telling, he's praising his disciple. I w ten sposób on opisywał swojego ucznia. So, they were very close, Bhaktivinoda and Bipin Bihari. Więc oni byli bardzo blisko ze sobą, Bhaktivinoda i Bipin Bihari Goswami. So, more important than just this, the important thing to know is the connection. Więc to jest bardzo ważne, ale nawet ważniejsze od tego jest to, że działanie. You know, the connection is that połączenie. Is not that
we have to say that Bipin Bihari is a great Mahabhagavat and to nie oznacza, że powinniśmy powiedzieć, że Bipin Bihari jest wielkim Mahabhagavatą and that he's the supreme authority i jest największym autorytetem. And everyone should follow Bipin Bihari Goswami. I każdy powinien podążać za Bipin Bihari Goswami. Because, you know, he's a Nitya Siddha. Ponieważ on był Nitya Siddhą. We don't have this way of looking at it. Nie, my nie mamy tego sposobu patrzenia na tą sytuację. He is an anugata of his guru. On jest anugata jego swojego guru. And he is an anugata of his guru. I on jest anugata swojego guru. In other words, they're following. Innymi słowy, oni po prostu podążają jeden za drugim. This creates the parampara. I takie podążanie tworzy właśnie sukcesy uczniów paramparę. Our supreme authorities are at the top. Nasze najwyższe autorytety są na szczycie. There's Vishnu Priya. I nim jest tym autorytetem jest Vishnu Priya, która jest Gaura Shakti, Shakti Gauri. She's Nitya Sita. Ona jest Nitya Sita. A później jest Vansi Vadan, który jest inkarnacją fletu Kryszny. And then there's Ma Janava, a później jest Ma Janava, who is Nityananda Shakti, która jest Shakti Nityanandy. And then comes Ramai. A później jest Ramai. Ramai Taku. I oni wszyscy są Nitya Sita. Supreme authorities of our Guru Parampara. Najwyższymi autorytetami naszej Guru Parampary. Not the present day acharyas. Nie acharyowie, nie współcześni acharyowie. But in the Gaudiya Mat it's the opposite. Ale w Gaudiya Macie jest odwrotnie. Prabhupada is the supreme authority. Prabhupada jest najwyższym autorytetem. If you're in ISKCON, i jeśli jesteś w ISKCONie, all you have to say is Prabhupada said. Wszystko, co musisz powiedzieć, to Prabhupada powiedział, że. You know, and it's more important than any Vedic or any Shastra. I takie stwierdzenie jest ważniejsze niż jakiekolwiek wedyjskie stwierdzenie lub to, co jest napisane w siastrach. All you have to say is Prabhupada said this, Prabhupada said that. Jedyne, co musisz powiedzieć, to Prabhupada powiedział to, Prabhupada powiedział tamto. And then it's supreme authority. I to jest najwyższy autorytet. They put him in that position. Oni postawili go w tej pozycji. They say he's Nitya Siddha. I powiedzieli, że on jest Nitya Siddha, wiecznie wyzwolony. They say Bhakti Siddhanta is Nitya Siddha. Powiedzieli, że Bhakti Siddhanta jest Nitya Siddha. They say that Bhakti Vinod is Nitya Siddha. I powiedzieli, że Bhakti Vinod jest Nitya Siddha. In fact, everyone in their Guru Parampara is Nitya Siddha. I w rzeczywistości każdy w ich Guru Parampara jest Nitya Siddha, wiecznie wyzwolony. But that's not true. Ale to nie jest prawda. This is another thing they object to very strongly at Radha Kund. To jest następna rzecz, którą bardzo silnie odrzucają w Radha Kundzie. Our Guru Parampara, they're all Sadhana Siddha. Ponieważ mówimy, że wszyscy nasi guru w naszej sukcesji uczniów to są Sadhana Siddha. They perform sadhana and they attain siddhi. Oni praktykowali sadhanę, praktykowali sadhana bhakti i w ten sposób osiągnęli siddha bhakti, czyli urzeczywistniana bhakti. We see Bhaktivinoda Thakura that way. My widzimy Bhaktivinoda Thakura w ten sposób. If you read his Swaliki to Jivani, his jeśli przeczytasz jego Swaliki to Jivani, jego autobiografię, we can see how Bhaktivinoda struggled so. Możesz zobaczyć, jak Bhaktivinoda bardzo był przejęty tym. Hard in his life to attain what he attained. I jak praktykował bardzo intensywnie, aby osiągnąć to, co osiągnął. He had a very sick body. Miał bardzo schorowane ciało. And he was always getting sick. And i ciągle był chory. He ate meat at one time in his life. I także w pewnym momencie w ciągu swojego życia jadł mięso. He admits in his own writing. I wspominał o tym w swoich pismach. And he admits many of his shortcomings, many of his. He's all. I także wspominał wiele skrótów, wiele rzeczy opisywał. On był bardzo szczery. Honest, you know, Bhaktivinoda Thakur is very honest. Bhaktivinoda Thakur był bardzo szczery. Więc akceptujemy Bhaktivinoda Thakura jako Sadhana Siddha. And another thing, następną rzeczą, if you are Nitya Siddha, that means you have a transcendental body, a spiritual body. Następną rzeczą jest to, że jeżeli jesteś Nitya Siddha, to znaczy, że posiadasz transcendentalne ciało, ciało duchowe. You're born into this world, urodziłeś się w tym świecie, not in a in a material body, nie w materialnym ciele, not in a, that has flesh and bones, które z ciała się z mięśni i kości, but with
Ale ono składa się z sat, chit i anandy. To jaka jest definicja nitya siddha? Mahaprabhu Sanghi Gani Nitya Siddha Kori Mane Se Jai Bajinda Sutta Pas. Narottam Das Thakur mówi, że wszyscy wielbiciele Mahaprabhu, jego towarzysze, byli Nitya Siddha. Dlaczego? Ponieważ oni pojawili się wtedy, kiedy pojawił się Pan i odeszli wtedy, kiedy Pan odszedł. I oni posiadali ciała z Satchit Ananda. Ciała transcendentne. Nie posiadali materialnych ciał. Więc żeby stwierdzić, że ktoś w tym czasie, poza strictem czasie, kiedy odbywało się Gaura Lila, i jakieś 500 lat później, żeby stwierdzić, że 500 lat później ktoś jest Nitya Siddha, jest kompletnym żartem. Rupa Goswami wspomina w Bhakti Rasamrita Sindhu, czym jest Nitya Siddha. Oni przychodzą wtedy, kiedy Pan przychodzi i oni odchodzą wtedy, kiedy Pan odchodzi, ponieważ oni nie są w stanie żyć bez towarzystwa Pana. To jest tak jak woda bez, jak ryba bez wody. Także to jest jedna z tych rzeczy, przeciwko którym Sundarananda Vidyavinod jest przeciwny. I w swojej książce Sri Guru Siddhanta, Vaishnava Siddhanta, którą Sri Guru Shuru i w tej książce o Guru Tatwie, mówi, że nikt obecnie nie jest Nitya Siddha. To jest jedna rzecz, ale to jest jedna z tych rzeczy, które oni mówią, że Prabhupada jest Nitya Siddha. Dlatego z tego powodu jest najwyższym autorytetem i wszystko, co musisz zrobić, to podporządkować się Prabhupadzie. I to wszystko. Cokolwiek on mówi, po prostu podąża jego instrukcjami, wrócisz do domu, do Boga, tak jak mówią, ale to nieprawda. Ponieważ oni w ten sposób czynią współczesnego acharya najwyższym autorytem, więc w ten sposób każdy ślepo podąża za nimi. But the actual situation is that they are sadhana siddha. Ale rzeczywista sytuacja jest taka, że oni są sadhana siddha. If they are so. Jeśli w ogóle są siddhą. At best. W najlepszym możliwym momencie. So, back to the question of the sadhana. Więc wróćmy do pytania o sadhanę. Why is it so important to be properly initiated in Bhaktivinoda's Guru Parampara? Dlaczego to jest ważne, żeby być w właściwy sposób inicjowany w sukcesji uczniów Bhaktivinoda? It's because each member, ponieważ każdy członek, is factually there in the lila. Ponieważ w rzeczywistości każdy członek jest częścią lila, boskiej gry. These Goswamis and Goswamis are there in Gaura Lila. Ci Goswami i Goswamini są biorą udział w Gaura Lili. I oni posiadają również formy Manjari w lilach Kryszny i przewodzą nam. Potrzebujemy rodzinę, do której należymy. You see, if you belong to the Gaudiya Math, jeśli należysz do Gaudiya Math, there's no family in the spiritual world because they're not connected through diksha. Tam wtedy nie jesteś częścią rodziny, która jest w duchowym świecie, ponieważ nie jesteś połączony poprzez inicjację diksha. I'll give you an example. Podam ci przykład. I went up to Bhaktivinoda is not the disciple of Jagannath Das Babaji. Bhaktivinoda Thakur nie jest uczniem Jagannatha Das Babajiego. On znał go. Wiedział, że Jagannath Das Babaji jest wielkim Siddha Purushą.
I możemy powiedzieć, że był takim Shiksha Guru dla Bhaktivinoda. Ale Bhaktivinod nie posiadał z nim zbyt wiele i towarzystwa, ponieważ on był inicjowany przez Bipin Bihari Goswamiego. A kto jest guru Jagannatha Das Bhavatego? Nie jest nim Baladeva Vidya Bhushana. There's a place in Vrindavan called Sringar Bhat. Jest miejsce we Vrindavan, które nazywa się Sringar Bhat. It's a place where Nityananda's Banksa is there. I tam jest miejsce, które nazywa się Nityananda's Banksa. And there's one Goswami. I tam jest jeden Goswami. His name was Jagadananda Goswami. Jego imię jest Jagadananda Goswami. He is the Diksha Guru of Jagannath Das. On jest Diksha Guru Jagannatha Dasa Bhavatego. So he's not Baladev Vidya Bhushan. Więc on nie jest uczniem Baladeva Vidya Bhushany. Baladev Vidya Bhushan is not the disciple of Vishwanath. A Baladeva Vidya Bhushana nie jest uczniem Vishwanatha Chakravartiego. And Vishwanath. From Vishwanath goes to Narottam. A potem z Vishwanatha przechodzimy do Narottama. But Vishwanath never met Narottam. Ale Vishwanatha nigdy nie spotkał Narottama. 100 years between the two. Jest 100 lat różnicy pomiędzy czasem, kiedy oni żyli. Between Vishwanath pomiędzy Vishwanathem i Narottamem. Vishwanath's Guru Dev is Krishna Charan Chakravarti. Guru Vishwanatha Chakravartiego był Krishna Charan Chakravarti. His guru is Radha Raman Chakrabarti. A jego guru był, to był Radha Raman Chakrabarti. Then comes Gangar Narayan Chakrabarti. A później mamy Gangar Narayan Chakrabartiego. And then comes Vishwanath. A potem mamy Vishwanatha. Comes Narottam. A później Narottama. Narottam gave Diksha to Gangar Narayan Chakrabarti. Więc Narottam Das Thakur dał inicjację Diksha do Gangara Narayanowi Chakrabartiemu. You see? There's three gurus in between that the Gaudiya Math doesn't even recognize. Tam pomiędzy nimi jest trzech guru, których Gaudiya Math nawet nie zauważa, że oni tam byli. They threw them out. Więc oni ich wyrzucili. You know, how can you throw out? Więc w jaki sposób możesz ich wyrzucić? You see, I don't think Vishwanath would be very happy with that. Nie myślę, żeby Vishwanatha Chakravarti był szczęśliwy z tego powodu. They completely admit his guru. Całkowicie porzucili, ominęli jego guru, jego guru. I potem przeszli na tym do początku dziennego. Jak mogli to zrobić? A później po Narottamie jest Rupa Goswami. Ale Rupa Goswami nie jest guru Narottama Dasa Thakura. The guru of Narottam is Lokanath. Guru Narottama Das Thakura is Lokanath Das Goswami. And Lokanath is almost like Rupa Goswami. I Lokanath jest prawie jak Rupa Goswami. One of Radharani's chief eight manjaris. Jest jedną z głównych manjari Radharani. Manjulali. O imieniu Manjulali. When I was taking shiksha from my shiksha guru. Kiedy przyjmowałem shiksha od mojego shiksha guru Radhakundje, Madana Mohanadasa, they are initiated in Narottam Parivar. Oni wszyscy byli inicjowani w Narottamie Parivar, w Narottama Parivar. Narottama Parivarze, rodzinie pochodzącej od Narottama. It begins with Lokanath. Ona rozpoczyna się od Lokanatha. Którego imię jest imię jako Manjari jest Manjulali. And then it goes to Narottam. A później przechodzimy do Narottama, którego imię duchowe jest Bilas Manjari, albo Champak Manjari. And then it goes down the line. I później linia schodzi coraz dalej. It doesn't go through Vishwanath Chakravarti. Przechodzi przez Vishwanatha Chakravartiego i przez innych. But it's an unbroken line. I jest to nieprzerwana linia. Therefore they have Siddha Pranali. Z tego powodu oni posiadają Siddha Pranali. Therefore they have there's limitless guru pranali. Jest nieskończona ilość linii guru. That are descending from different nitya associates of the Lord. I one pochodzą, one zaczynają się od różnych nitya wiecznych towarzyszy Pana. And all of them contain Siddha Pranali and Ekadasha Bhava. I wszystkie te linie posiadają Siddha Pranali i Ekadasha Bhava w sobie. The rest of the
I cały pozostały wiszuński świat posiada tą wiedzę o tym. Ci wszyscy ci, którzy są inicjowani w nieprzerwanej sukcesji uczniów. Because Mahaprabhu, he desired that everyone get this siddha pranali and ekadasa bhava. Ponieważ pragnienie Mahaprabhu było to, żeby każdy otrzymał siddha pranali i ekadasa bhava. It's there in the original text. I to jest zawarte w jego oryginalnym tekście. By Gopal Guru Goswami. Spisanym przez Gopal Guru Goswamiego. Archana Padati. Nazywa się on Archana Padati. By Gopal Guru Goswami. Autorem jest Gopal Guru Goswami. Kim jest Gopal Guru Goswami? When Mahaprabhu left this world at Gambira. Kiedy Mahaprabhu opuścił ten świat w Gambira. I w Nilachal. At the end of his life, kiedy dokończy do pod koniec jego życia. Po tym jak 48 lat był tutaj. He picked the next person to be the acharya. On wyznaczył następną osobę, aby ona była acharią. Gopal Guru. I to był Gopal Guru. He gave him the title Guru. Dał jemu tytuł Guru. You be the guru. I powiedział, teraz ty będziesz guru. And he became the acharya of the, i będziesz acharią w Gambirze. And Mahaprabhu said, you write an archana padati about Raganuga Sadhana. I powiedział mu, żebyś napisał teraz taką książkę Archana Padi i ona będzie traktowała o Raganuga Sadhanie. So Gopal Guru wrote an Archana Pariti and więc Gopal Guru Goswami napisał Archana Pariti. His disciple Jayan Chandra Goswami. I jego uczeń Jayananda Chandra Jayan Chandra Goswami. Another Archana Pariti. Napisał inne Archana Padi. This is described in Bhaktivinoda's Jivadharma. I to jest opisane w Jivadharmie, której autorem jest Bhaktivinoda. Gopal Guru and Jayan Chandra Goswami. Jest opisane tam Gopal Guru i Jayan Chandra Goswami. Te imiona są tam wymienione. So these two wrote the Archana Padi. Więc oni obydwaj napisali Archana Padi. For our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Dla naszej Gaudiya Vaishnavickiej Sampradaya sukcesji uczniów. And it has the praman for siddha pranali. I to jest źródło wiedzy, potwierdzenie pramana na istnienie siddha pranali. I ekadasa bhava. In Bhaktivinoda Thakur's books. W książkach Bhaktivinoda Thakura. He just takes it from there. Który wziął stąd. To jest źródło. To jest źródło, z którego pochodzi to i to jest Anitya Siddha Parishad. Okay. Should we stop here? Powinniśmy tutaj skończyć? Okay, so to add a concluding word to this lecture. Aby zakończyć takie, zrobić podsumowanie do tego krótkiego wykładu. We should say that we don't want to fight with anybody. Musimy powiedzieć, że nie chcemy walczyć z nikim. You know, there is great rivalry between the Gaudiya Math and our group, you know? Jest wielki spór pomiędzy Gaudiya Mathem i naszą grupą. Why? Dlaczego? Because if they accept us as being bona fide, that means that they're not bona fide. Ponieważ jeśli oni zaakceptują nas jako bona fide, to będzie oznaczało, że oni nie są bona fide, nie są autentyczną linią. Ponieważ jeśli my jesteśmy autentyczną linią, to oznacza, że oni nie są autentyczną linią. Ale to, co widzę, ISKCON jest organizacją, która ma ponad 50 lat. Ta instytucja. The Gaudiya Math is 100 years old. A Gaudiya Math jest instytucją, która ma ponad 100 lat. But Bhaktivinoda's initiation to Bipin Bihari Goswami and his. Ale inicjacja Bhaktivinoda poprzez Bipin Bihari Goswamiego. His entrance into this Guru Parampara that begins with Vishnu Priya. I wejście jego w sukcesję uczniów, która rozpoczyna się od Vishnu Priya. Yeah. It's about 150 years old. Jest, ma jakieś 150, ten, to wydarzenie miało miejsce jakieś 150 lat temu. So this outdates all the others. Więc to daje perspektywę do innych wydarzeń. And actually our Guru Parampara is the Guru Parampara of the Gaudiya Math and ISKCON. I w rzeczywistości nasza sukcesja uczniów jest sukcesją uczniów dla Gaudiya Mathu i ISKCON-u. It should be. Powinna taką być. There's one Gaudiya Math sannyasi who took Diksha from. Jest jeden sannyasin z Gaudiya Mathu, który przyjął Diksha od Lalita Prasada. Od Lalita Prasada. His name is
Jego imię to jest Bhakti Hriday Bon Maharaj. On był, mieszkał w Vrindavan i założył Vrindavan Institute. He took Siddha Pranali from Lalita Prasad. I on przyjął Siddha Pranali od Lalita Prasada. And he included the Guru Parampara of coming from Janava and everything. I dołączył tą sukcesję uczniów, która pochodzi od Janava Maty i wszystkie rzeczy. And his parampara. Do swojej sukcesji uczniów. So it's been done before. Więc działo się to wcześniej. He wrote a whole book about it too. Napisał także całą książkę o tym. Called Bhajan Sankit. Ta książka nazywa się Bhajan Sankit. So he accepted this Guru Parampara. Więc on zaakceptował tą sukcesję uczniów. You know, the process of accepting is something very great. Więc proces, kiedy przyjmujesz coś, jest bardzo dobrym, bardzo dobrą rzeczą. Rejecting is not good. A odrzucanie nie jest dobre. We reject you because you're not bona fide. Odrzucamy cię, ponieważ nie jesteś bona fide, nie jesteś autentyczny. You know, that's a horrible thing to say. To jest taka niewłaściwa rzecz, którą można powiedzieć. But we accept you because you have lots to offer. Ale akceptujemy cię, ponieważ ty masz wiele rzeczy do zaoferowania. And it's very bona fide. That's I to są takie autentyczne, bona fide rzeczy. Something very positive. To jest bardzo pozytywne. So because this Guru Parampara is bona fide, it should be accepted. Więc ponieważ ta sukcesja uczniów jest bona fide, jest autentyczna, powinna być akceptowana. It's real. Jest prawdziwa. It's param satya, you know? Jest param satya, jest wiecznie święta. So if you, by accepting what is true, więc przez akceptację tego, co jest prawdą, you can never be wrong. Nigdy nie możesz się mylić. And I think anyone in the Gaudiya Math, więc myślę, że każdy w Gaudiya Math, anyone in ISKCON can accept this and benefit. I każdy w ISKCON może przyjąć to i odnieść z tego korzyść. That doesn't mean they have to reject what they have already. To nie oznacza, że muszą odrzucić to, co już posiadają. You know, they can keep that and have this too. Mogą to zatrzymać i mieć i dodać do tego tą nową rzecz. That's what I'm saying. You don't to jest to, co chcę powiedzieć. To reject anything. Nie musisz niczego odrzucać. You simply accept this. Do a merger. Po prostu przyjmij to, połącz te rzeczy. And then if you can accept this Guru Parampara, jeśli możesz przyjąć tą sukcesję uczniów, Guru Parampara, then you can make lots and lots of advancements. Więc i wtedy możesz zrobić wiele, wiele zaawansowań, osiągnąć większy poziom zaawansowania, niż który posiadasz w tej chwili. Okay, that's the concluding word. Więc to jest podsumowanie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo.